strawiłeś sobie włosy? Nie. Witamy Was serdecznie. Jest brzydka pogoda, zimno się zrobiło. Jesteśmy na targach w Gliwicach. Rybomania? Rybomania Gliwice. Pierwszy raz. Zobaczymy, jak się co? Udadzą. Jakoś tak. Targi idziemy zobaczyć, bo też nie byliśmy jeszcze zajrzeć i tyle. No i resztę będziecie widzieć na filmie, nie będziemy przedłużać. Zapraszamy. Targi wędkarskie. Pa. Tutaj Dawid, wszyscy. Którzy nas oglądają, przyszedł odwiedzić stanowisko Meusa. Tutaj kolega Dawid zreflektował się, że... Bo ja się nie podjąłem, sorry, ale kolega się zreflektował, że zje sobie tutaj kuleczkę z kisłego masła i w zamian za to będziecie go mogli zobaczyć na naszym filmie. Możesz kogoś pozdrowić. Pozdrawiam cały team rodzinny Zabrza, chłopaków od was. Proszę nie bardzo. Także jedziemy. Smacznego. A możemy pić piwem? Jasne. Okej. Okay. Moje? Weź sobie kiwę. No to smacznego. Ja tego wąchać nie mogę. Pyszne, nie? Ten jak chleb. Nie żartuj. Zmienił zdanie. Trochę kolorów nabrał. Ale nie zwracamy zawartości. Dobra, no. Myślę, że masz imprezę. Rybą będzie smakować na bank, nie ma bank. No, jak mi jest dobre, to jest okej. Okay. Nie no, jest moc, powiem. Dobra, musiał popić. No boś, dobre, bardzo dobre. Polecam. Smaczne, nie? Jak mi smakuje, czyli rybą będzie. Karpią polecam. No. Także jeszcze raz pozdrawiamy cały team rodzinny. Team karpiowy. Krokie nici. Życzymy połamania w sezonie 2019. Na baranie. Thank you.
cię, mam cię. Byłem, bo żeby nie było, nie? Pokaż. No, masz, dobra. Usprawiedliwiony. Haśflas. Haś ty je, chłopcze. Nie wiem. Ale ci się podoba. Na meczu Polska-Niemcy. Dawaj. Specjalnie chodzę za wami i was nagrywam. Pokaż co ma w torbie. Ja widziałam wcześniej, sprawdziłam, że był na Meusie. Tak, jest usprawiedliwiony. Jeszcze nie byłem, ale jeszcze będę. Jeszcze nie byłeś? Nie, dopiero biegam. Witamy was serdecznie, Targi Rybomania Gliwice. Jak dobrze wiecie, jesteśmy tutaj na stanowisku flagmana z Mateuszem, z którymi, jak dobrze wiecie, też współpracujemy. Możecie oczywiście Mateusza kojarzyć i znać z kanału na Tuna Fishing, bardzo dobre filmy. Widać, że się chłop zna na tym, co robi, także nie ma tutaj w ogóle o czym gadać. Mateuszu, powiedz nam tak pokrótce kilka słów o jakichś nowościach na ten sezon, co tam proponujecie. Generalnie tutaj troszeczkę ogranicza nas przestrzeń. To jest powierzchnia targowa, więc nie da się tutaj przedstawić całej oferty. Przygotowaliśmy tylko jakąś część naszej oferty. Generalnie skupiliśmy się na dwóch jej elementach. Na dziale spinningowym i na dziale federowym. Jeśli miałbym coś powiedzieć o nowościach, to zdecydowanie najwięcej jest w nim właśnie w tym dziale spinningowym. Te nowości to w zasadzie jest cała masa różnego rodzaju sprzętu i akcesoriów spinningowych. W zasadzie wszystko co pomyślisz. Jeśli prosisz o nowych przynętach, są nowości na 2019. O nowych akcesoriach są akcesoria spinningowe jako nowości na 2019. Przede wszystkim cała masa bardzo fajnych spinningów. Spinningów w tej chwili jest około 170 modeli. Czyli jest w czym wybierać. Tak, w zasadzie 1/3 to są nowe kije. Takie, które zostały wypuszczone na rok 2019. Znaczy naprawdę, jeśli chodzi o spinning, tych nowości jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o feder, to tutaj oferta została już tak ukształtowana, że jest na niemal kompletna. Czyli wszystko, co potrzebujesz, jest w ofercie flagmana. W zasadzie z takich nowych rzeczy można by było wspomnieć o dwóch rodzajach wędek. O serii Inspiration i o serii Rondel. Inspiration to jest taka wisienka na torcie w ofercie flagmana, to są bardzo drogie wędki, ale zrobione bezkompromisowo dla ludzi, którzy chcą mieć po prostu najwyższej klasy sprzęt. Dla wymagających. No bardzo wymagających wędkarzy, ale dla was być może bardzo ciekawą propozycją byłaby wędka z serii Rondel. To jest wędka dedykowana do łowienia na metodę, ale powiedzmy na lekką metodę i raczej na niewielkich dystansach. To są kije w granicy 2,7, 3,3 metra, ale do komercyjnego łowienia. Bardzo ładnie wykonane, świetnie wyzbrojone i jak za tą jakość również bardzo dobrze wycenione. No z tego co widziałem, bo można was znaleźć gdzie? W
zdecydowanie najwięcej naszych klientów trafia oczywiście do nas przez internet. Przez stronę www.wędkarskie.pl. Za dwa tygodnie otwieram bardzo duży sklep stacjonarny w Tarnowie. Tarnowie. 23. Zapraszamy wszystkich do Tarnowa. No ja was zapraszam. Jak tylko się da, to na pewno przyjedziemy. Także, no i widziałem, orientuję się też, że zarówno jeżeli chodzi o sprzęt cały i tak dalej, macie generalnie, jeżeli chodzi o ceny już, bo to przeważnie ludzi interesuje, macie dostępność praktycznie na każdą kieszeń. Każdy coś znajdzie dla siebie. Jest taką firmą, która w zasadzie na każdej półce cenowej ma świetnie pasujące się produkty. Jeśli potrzebujesz kijów za 100 zł, bez problemu coś znajdziesz. Jeśli potrzebujesz coś za 1100 zł, też znajdziesz. Bez problemu coś znajdziesz. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, ja tutaj już z Mateuszem rozmawiałem, jak się uda nam, bo wiadomo, że czasowo też jesteśmy ograniczeni. Wszyscy, masa roboty, ale jakoś to musi hulać. To usiądziemy sobie na dzierżę, tak żeśmy sobie mniej więcej... No, są jakby dwa potencjalne kierunki dla mnie bardzo atrakcyjne. Albo elektrownia Rybnik. To jest Rybnik, ale miałem okazję tam łowić na jesień. Fajnie, no byłem pierwszy, byłem drugi raz. Byłem tam kiedyś wcześniej, kompletnie nie połowiłem, więc pomyślałem sobie, że spróbuję jeszcze raz z tym Rybnikiem. To już było dużo fajnie. Było dużo fajnie, widzieliśmy film. W bardzo ciężkich warunkach, przy minus 10 stopniach. O. Ale udało się. Ale na dzierżnie nie byłeś jeszcze. Na dzierżnie nie byłem nigdy. Czyli zabieramy go na dzierżnię. Bardzo bym chciał. Zabieramy go na dzierżno i mam nadzieję, że za niedługo zobaczycie to w filmie. Także my dziękujemy, Mateusz, uciekamy dalej. Dzięki. Co kupiłeś? Co kupiłeś? A to kumplowi, wiesz? A co kupiłeś kumplowi? Sensas Black Arrow. Do Federa. No, bo on narypany wczoraj sobie kupił długość 150, a chciał 30. Aha, pomylił długości, zdarza się. I zarobiłem, a ty wyszedłem do przodu. O, proszę, czyli opłacało się przyjeżdżać. Jak oceniasz targi w ogóle? Słabo raczej. Słabo? Wiesz co, mała hala. To znaczy mało miejsca, jak było dużo ludzi, to nie szło przejść, nie? To jest masakra, nie? To też praca, no ale... Będzie tak, no nie ma tego, czego ja szukam, nie? A czego szukasz? To, co wpadnie w oko. Aha, czyli nic ci nie wpadło w oko, okej. Okay. Nie, coś na plecaku jest, nie? No tak, coś tam na pewno się kupiło, bo... Jest coś, co wpadło mi w oko, ale tego kowrotka nie sprzedam, bo dopiero będą za dwa tygodnie na sklepie, a tak to tylko miał tutaj do pokazania. Aha. A co za kowrotek? Jest to ci z Fiderbajca. Oni zaczęli sprowadzać kije i młynki, ale jakaś firma Wobland... Czyli nieznana bardzo.
No nieznana, no nieznana, wiesz, powiem ci pierwszy raz tą nazwę, chociaż na jakichś grupach feederowych pisali już o tym sprzęcie. Ale kołowrotek ci się podobał. Zajebiste do żółtu, kurde, panie stoszku, tylko że taki już dużego feedera, nie? No. No i dobra, co, no. Wychodzi fajnie, bo czystuby, nie? No to nie drogo. Inne firmy podobne, przeszło ceta więcej, nie? Dokładnie. Ale kij, powiem ci, testowałem tutaj z tym gościem tego feederbajca kij 390, wnęliśmy go do, praktycznie do podłogi, nie? I aż twierdził, że śmiało targaj wyżej, nie? Aha, czyli tak, możesz na kabany na to. No to jest ciężki feeder, nie? No, dokładnie, tak, dobry na rzekę pewnie, co? No chyba na rzekę, to jest 160 wyrzutów, nie? O, masakra, nie? To już rzeźnia. Dobra, lecimy dalej. No nagrywasz? No? Bartku, pochwal się wszystkim, bo wczoraj mi pokazywałeś. Pochwal się pięknym, pełnołyskim karpie. Tomasz Pańczuk, 27200, łowisko Starorzeka, pizza, korm, kałamarnica, na rzepiku i konopika polsku. Zapraszamy. Jedziesz. Już? Dobra, już. Panie. Mogę? Pana sprzątniemy. Witamy was z targów w Sosnowcu, ale żart! W Gliwicach. Nie, no, w Gliwicach. Pierwszy raz targi w Gliwicach. Na nowej hali. Na nowej hali, Arena Gliwice. Chcemy wam pokazać nowe Liquid Drax. Jak byliśmy w Mysłowicach. To już były, ale już były, ale jeszcze nie były do końca. Nieoficjalnie. Nieoficjalnie. Także tutaj nam Karol, tak. Kaiser z kanału Kaiser Carp. Możecie wejść, pooglądać bardzo fajne filmy. Zapraszamy. Opowie troszeczkę o tych właśnie liquidach i o czymś, czego jeszcze nie widzieliście, czyli o mikropeletach milimetrowych, 300 gramowych. Już idę. Karol. No to są to likwidy typowo do, przeważnie są do metod feedera. Występują one w wszystkich smakach, które są dostępne. Mikropelety firmy MEMS, czyli bodajże około 10 chyba smaków tam jest, jak się nie mylę. To idzie na pewno. Są mi słodkie, 19 smaków. Jest to 60-gramowe podajniki, że tak to mogę nazwać. 60-gramowe opakowania, tak. Można powiedzieć, buteleczki, jak zwał, tak zwał, nieważne, tak. Ważne jest to, co jest w środku. Nie? Tak. Są bardzo wydajne, bardzo gęste, małe to opakowanie, ale starczy na pewno na trochę tych podajników. I co? Ja jeszcze tego nie testowałem, ale na pewno potestuję w tym sezonie. Na pewno będziemy testować, tak. No i warto podkreślić cenę, bo cena jest bardzo atrakcyjna. Wszędzie je znajdziecie w cenie praktycznie 9,90, tak. 10 zł, w zależności jak tam se kto marżę narzuca. Także mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to jest najlepsza cena, jeżeli chodzi o takie liquidy na pewno na rynku. Zresztą jak łowicie, to się orientujecie, nie? Tak, dokładnie. Karolu, teraz, coś, czego jeszcze nie widzieli. Nowe mikropelety, małe opakowania, takie na szybkie wypady. Jedziemy na 5-6 godzin, nie chcemy wołać całego kilograma, kupujemy 300 gramów. Jest to pelet suchy, mokry na chwilę obecną nie ma. I też występuje i na słodko, i na śmiecąco, tak, te liquidy w tych samych smakach są dostępne. Jest rekomendowany przez Federteam Południe. Tak, Federteam Południe. Jedna z największych grup na Facebooku. Grupa na Facebooku, możecie wejść, zajrzeć, poczytać. Dołączyć do grupy. Piotrek? Też. Tak, jak najbardziej. O, jest. Tutaj jest. Cześć. Właśnie administrator. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Puściliśmy
serię tak naprawdę na razie małych opakowań. Praca nad tym trwała u nas troszeczkę, żeby dopracować pewne szczegóły. Rekomendujemy to swoim logiem, więc myślę, że ludzie, którzy będą kupować i testować, będą zadowoleni. Są to, tak jak Karol słusznie powiedział, małe opakowania ze względu na to, że chcemy, żeby ludzie sobie wzięli takie małe opakowanko, przetestowali, pojechali na wodę, wyrazili swoją opinię. Jeżeli się produkt spodoba, będzie efektywny, będzie można sobie zakupić, wiadomo, w większych opakowaniach. Ale że ci przerwę, Piotrku, często gęsto jest tak, że jedziemy na ryby, czy po pracy, czy przed pracą na 4 godzinki, czy coś. Nie chcemy otwierać całego kilograma, żeby, wiadomo, nie wieczał, chociaż one mają klipsy, nie ma z tym problemu. Ale takie opakowanie sobie otwieramy, wykorzystujemy, wyrzucamy do kosza na śmieci, nie obok. Koniec do wody. I problem z głowy, a po drugie też cenowo, no piątek. 5 zł. Dziękuję, jest, nie? Jest... Dokładnie, właśnie przede wszystkim ekonomia, dwa, testowanie, więc na takie szybkie, ekspresowe wypady wydaje mi się, że są to dosyć fajne opakowania. Mam nadzieję, że zawartość, która jest w środku, jeżeli chodzi o całą gamę zapachową, też przekona Was do tego, żeby po ten właśnie produkt sięgnąć. Chodź Tomku, chodź! Chodź Tomku! Chciałem zmieścić się! Chodź! Chciałem się wtrącić. Dzień dobry. Chodźcie wszyscy! Pan Tomasz. Zobaczcie, ile ich tu jest. Zobaczcie, ile chciałem ich tu jest. Chciałem wtrącić, że jesteśmy na najlepszym stoisku. Na całej targa na Gliwicach. Chyba jednym z lepszych. Patrzcie, ile nas jest. Całej tu przyleciało. Zmieścisz to w kadrze, zmieścisz to w kadrze. Andrzej, pozdrawiamy wszystkich widzów kanału Wene. Zostawcie wędkowanie na ekranie. I pamiętajcie, wędkowanie na ekranie, subskrybujcie kanałek, oglądajcie, świetny chłopak. Łowi na Meusa. Łowi na Meusa, mam przyjaciół. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Zapraszamy. Także my żegnamy z targów, zapraszamy do sklepu na grupę Feeder Team Południe, na kanał Karola, Kaiser Karp i... Wędkowanie na ekranie. Łówcie kabany. Hej. Pozdrawiamy Meus.